Zachęcam gorąco do lektury książki Andrzeja Stefańczyka Między koniecznością a wolnością. Relacja wolnej woli do przedwiedzy, predestynacji i łaski Bożej w doktrynie świętego Anselma z Canterbury. Książka podejmuje fundamentalne dla każdego filozofa, a nawet bym powiedziała mocniej dla każdego myślącego człowieka, pytania dotyczące tego, jeśli Bóg jest takim bytem, o którym myślimy, że jest największy, to znaczy jeśli jest absolutnie doskonały, wszechwiedzący, to czy człowiek może zachować swoją wolną wolę? Jeśli zatem Bóg wspiera swoją łaską naszą słabą i co więcej słabnącą wolę, to czy w ten sposób nie narzuca człowiekowi jakiegoś determinizmu? Czy człowiek nie jest przez to zobligowany do podejmowania takich, a nie innych decyzji? Ale z drugiej strony narzuca się także inne pytanie. Jeśli człowiek nie posiada wolnej woli, jeśli nie jest autonomiczny w tych wyborach, to czy jest istotnie doskonałym Bożym dziełem, godnym swojego Stwórcy? Te inne pytania podejmował w swoich dziełach wielki święty Augustyn, podejmował Boecjusz, Jan Szkoter Jugena, a przede wszystkim święty Anselm z Canterbury, którego nauczanie i rozwiązanie tej tak kluczowej kwestii w swojej książce mistrzowsko przedstawił Andrzej Stefańczyk.